Mój ojciec od ponad 20 lat chodzi z aparatem po lesie i fotografuje ptaki. To nie jest jego źródło utrzymania, ale hobby. Hobby na tyle drogie, że ładuje w nie 60% swojej każdej wypłaty. A to nowy obiektyw, a to nowy namiot maskujący, aby ptaki go nie widziały. Wygląda jak snajper w dżungli, tyle że z aparatem. Wysyła czasem, bo właściwie pod namową mojej matki, zdjęcia na jakieś konkursy przyrodnicze. Czasem dostaje jakieś wyróżnienia, filmy, książki tematyczne itd. Koniec wprowadzenia. Ojciec od ponad 20 lat chodzi z aparatem, szukając tylko jednego ptaka. Dzięcioła cesarskiego, który jest uznany za prawdopodobnie wymarłego. Ktoś go gdzieś widział w 2005, czasem się pokazuje, ale zrobić mu zdjęcie to prawdziwy cud, a tym bardziej w Europie. Ojciec więc chodzi po robocie po lasach, szukając tego pierdolonego dzięcioła. Matka się wkurwia, bo go całe dnie w domu nie ma. Oczywiście go nie znajduje, ale wraca ze zdjęciami innych pustułek i jastrzębi. Kiedyś spytałem się ojca, czy może mi pożyczyć aparat na 2 dni, bo jadę ze znajomymi w trasę do Złotego Stoku. Niechętnie, ale się zgodził. Opowiadam znajomym o moim ojcu i jego pasji i wpadliśmy na taki pomysł. Ej, dawajcie, wytniemy zdjęcie tego dzięcioła cesarskiego, przerobimy go w Photoshopie tu i tam, zgramy ponownie na kartę, a ty jak wrócisz, to pokażesz ojcu na badę aparatu. Wracam do domu, jest weekend, ojciec siedzi w domu wkurwiony, bo zabrałem aparat i ten nie mógł jechać na ptaki. Matka w końcu zadowolona, hehe, mężuś w domu, XD. Wchodzę, jem obiad i nagle udaję, że coś mi się przypomniało. Wstaję i idę po aparat. Tato, słuchaj, idziemy z ekipą lasem, aby dostać się nad jezioro i słyszę nagle odgłos dzięcioła walącego w drzewo w poszukiwaniu robaków. Wyciągam aparat, bo z daleka to nic nie widać i takie zdjęcie zrobiłem. Specjalnie sobie tak ustawiłem aparat, aby to zdjęcie pokazało się jak któreś tam w kolejności. Na początku jak idziemy z ekipą drogą, później jak kolega pije wodę z kałuży i nagle jeb, wykurwisty dzięcioł cesarski, król rezerwatów przyrody siedzący na gałęzi. Wiesz może co to za ptak? Wydaje się nietypowy. Ojciec cały czerwony wyrywa mi aparat z ręki, widać to podniecenie w oczach. Gdzie to zrobiłeś? Na szlaku w Złotym Stoku. Ale kurwa, gdzie? Używałeś GPS-a? Masz wpisaną historię trasy? Dokładnie gdzie? No szliśmy taką boczną trasą w stronę jeziora. Mariusz, nie rozpakowuj torby. Ojciec zaczyna biegać po mieszkaniu. Sprzęt, kurtkę, lornetkę, wszystko zaczyna wyciągać. Kładzie to na środek pokoju. Matka siedzi i je zupę. Wyjebane. Oczy świecą mu z podniecenia. Szykuje się jak na pierdoloną wojnę w Wietnamie. Już teraz chce tam jechać. Pakuje wszystko, co potrzebuje z bomby. Jeszcze 10 minut i go nie będzie. Aparat masz naładowany, co ci dałem. Miejsce na karcie jest. Zdejmuje spodnie i zaczyna się przebierać. Myślę sobie, ja pierdolę, co ja odjebałem. Bez sensu, aby jechał 500 km na nic. Nawet Beka ma swoje limity. Nie no, żartowałem z tym dzięciołem, to nie jest prawdziwe zdjęcie, tylko z internetu wgrane na aparat. Ojciec podnosi głowę i mówi ze śmiertelną powagą w głosie. Ty skurwysynu mały. I wyjebał mi lepę na mordę, zamienił się w dzięcioła, a potem poleciał do ciepłych krajów. Do dziś nie wiem, co się odjebało, ale wiem, że straciłem ojca.